Aloha! Witam was w prezentacji Mocka. Pewnie większość z was się nie mogła już doczekać tej prezentacji, ze względu na to, że owego Mocka budowaliśmy sobie na live'ie z okazji 200 subskrypcji, na którym było jakieś 10 osób. I był konkurs na imię dla tego oto bożka. Jak pamiętacie, niecały rok temu wstawiłem Lego Tiki i tym razem wygrało Legacy. Znaczy, to się nazywa Legacy, ale to jest połączenie Legacy, czyli nazwy, która wygra użytkownika Amazing Happy. Gratulacje. Wygrałeś pozdrowienia imienne, więc cię pozdrawiamy. No to chcę pozdrowić każdego, który się udziela na tym live'ie, wymyśli jakąś nazwę. Na przykład Bożydar chyba padł, to też mi się podoba, ale już może kiedy indziej. W każdym razie Legacy to jest takie połączenie Lego i Legacy, tak więc od ten mocek. I bez przedłużenia zajmijmy się fotorelacją. A teraz parę słów od samego stwórcy. Mocek ten nazywa się Legacy. Wcześniej wspomniałem, jest to kombinacja oczywiście, tak żeby miało to słowo Lego. No i ta nazwa, która wygrała w konkursie na live. Jest to bożek, który jest odpowiedzialny za wszelakie promocje w świecie Lego. Wszystkie jakieś promocje na dzień dziecka, dzień taty, dzień psa, kota, święta Bożego, zmartwychwstania, wszystkie te promocje, to jest jego sprawka, bo on lubi promocje, wtedy można kupić fajne zestawy, nawet bardzo tanio. I podziękujcie mu w komentarzu oczywiście. Ogólnie nie wiem, czy wspomniałem, tak więc wspomnę, że Lego Tiki jest bożkiem wszelakich mocków, on zsyła swoją łaskę na wszelakie mocki, te bardziej udane i te mniej udane. Tak więc no, tak się prezentują charakterystycznie te mocki. No myślę, że całość jest bardzo ładnie zrobiona. Najbardziej myślałem, jak zrobi się głowę, ze względu na to, żeby jakiś to właśnie ten aztecki klimat trzymało. Co jest dość trudne, gdyż mało mamy właśnie o tych azteckich jakichś mitach i innych tych rzeczach wiadomości, najmniej moim zdaniem. Jednak można zawsze jakieś tam nawiązania w popkulturach, przed Indiana Jonesie, nawet w kreskówkach, w naszej farbie był odcinek z takimi azteckimi bożkami czy coś w tym stylu. Tak więc no, ogólna kolorystyka to jest niebieski oraz żółty, które się ze sobą ładnie komponują, moim zdaniem. Oczywiście jakieś żółte, zielone, czerwone, czarne wstawki, które ze sobą ładnie współgrają, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o artykulację, no to nic więcej tutaj nie znajdziecie, co można znaleźć w Lego Tiki. Zgięcie w łokciu, w ramionach się ruszy, wszystko tutaj, my cztery rączki. No i tradycyjnie z tyłu mamy siodełko dla naszego wojownika, zestawu, który recenzowałem ostatnio w podserii Podróż w czasie. I to siodełko się nieco różni, gdyż mamy tutaj kołczan, więc nie mogłem wstawić tutaj normalnego krzesełka z Lego. No i tak stworzyłem taki oto właśnie taki siedzonko, taki fotelik. I zamiast jakiejś kierownicy mam tutaj panel sterowania stworzony właśnie z tarczy wojownika. No i cóż, to by było na tyle. Myślę, że mocek jest udany. Nie jest jakiś mega skomplikowany, bo wszystko jest na podstawie Lego Tiki. Jednak myślę, że takie mocki właśnie bardziej scharakteryzowane w jakiejś konkretnej formie są również dobrze, takie urozmaicone, oczywiście zupełnie inaczej zrobione, jednak zbudowane na tym samym systemie, coś jak CB jest tylko mojego dzieła. I ogólnie to chciałbym powiedzieć, że myślę nad trzecim bożkiem,
który będzie odpowiedzialny za wszystkie jakieś popsute, złamane części. Ale kiedy go stworzę, to już będzie inna para legowych kaloszy. Tak więc to było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Napiszcie w komentarzu, co oczywiście sądzicie o tym mocku. Jeszcze raz pozdrawiam Amazing Happy'ego za to, że podał mi właśnie tąże propozycję imienia. Wygrał on konkurs live'owy. Jeżeli chcecie więcej live'ów, to oczywiście piszcie. No i ogólnie pozdrawiam całą tą ekipę 10 osób, które się pojawiły na tym live'ie. Więc dziękuję wam bardzo i trzymajcie się, na razie.